Dobra, co? Zgodnie z zasadą, że zapraszamy same legendy i tak samych jest. Znajomych, to zaprosiliśmy kolejną... Legendarnego znajomego. Kolejnego legendarnego znajomego. Ostatnio było mocno gamedevowo u nas w programie. To prawda, więc ale widzieliśmy... też było celebrycko trochę. Było celebrycko. Bo był na przykład artysta rapowy. Był artysta, był sportowiec tradycyjny. UFC. To teraz stwierdziliśmy, że zrobimy materiał ze sportowcem, ale nie tradycyjnym. Bo musi być równowaga w przyrodzie. Przecież. Żeby była równowaga w przyrodzie, a poza tym wiecie, no, teoretycznie to my jesteśmy telewizją od e-sportów i od gier, więc... Wypadałoby. Tak jest. Więc naszym gościem w tym odcinku jest nikt inny jak Filip Neokupski. Cięcie. O, jest. Możesz tam teraz spojrzeć w kamerę. O. Zaczarować ludzi, tak. Zahipnotyzować. Filip jest skromny, więc będziemy go ciągnąć mocno tutaj za język. Ja zrobię taki wstępik, bo ja Filipa poznałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak miałeś lat 13. Pamiętam dobrze ten moment. Powtarzam tę historię za każdym razem, bo za każdym razem... O, znałem legendę jeszcze jak był mały. Zanim stał się modny. To był 2000 rok i CS 1.3 czy 1.4 już wtedy? 1.3 chyba wtedy jeszcze był. Tak? Właśnie nie pamiętam te wersje, kiedy wchodziły w tam, mam jeszcze takie, wiesz, 13 lat. Tak czas inaczej leciał. To prawda. Inaczej leciał, ale już wtedy to była taka akcja, że wchodziłeś na ten serwer, sadziłeś wszystkim heady, ludzie się buntowali, że ty jesteś cheaterem, czasem cię próbowali wyrzucić z serwera, no ale, i tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego punktu, wtedy grało się na serwerach rodzinnych. Jeden serwer rodzinny był w Poznaniu, nazywał się Specna. Drugi serwer rodzinny był w Warszawie, nazywał się akurat Myśmy Grali na Nulu, chociaż było jeszcze parę innych. Ale ten Specnaz jest wyjątkowo ważny i tutaj jakby teraz robimy takie, no, ponieważ Specnaz został założony przez twojego ojca. To opowiedz troszeczkę, jak to jest w ogóle mieć 13 lat i od razu być wrzuconym w sam środek e-sportu. I mieć rodzica, który nie odgania cię od komputera, tylko wręcz mówi, chodź, usiądź tutaj, ja ci pokażę. No tak jak wspomniałeś, były to inne czasy. Nie tylko był serwer Specnazu. No, to był w 2000 czy 99, jak sam pamiętasz, był jeden serwer w Polsce na początku. Strasznie małe community, wszyscy się znali jak rodzina. Więc nie było takich presji w tym wszystkim. Granie w drużynie to była frajda. Można było współpracować z innymi ludźmi, grając przez internet. No, to była nowość. Wtedy jeszcze no, na modemie się walczyło, czy z botami, bo nie było innej opcji. Więc ten Specnaz powstał tak naprawdę u nas w bloku. Mieliśmy kabel połączony przez okno, tata połączył z sąsiadami, dwóch braci. To była nasza pierwsza wersja zespołu, była moja siostra, mój tata. Pierwszy chyba mecz pojechaliśmy do jakiejś kawiarenki internetowej, wtedy to jeszcze istniało. Z sąsiadami tata zabrał całą ekipę i zagraliśmy na jakiś inny zespół. Dostaliśmy baty, ale przygoda była ekstra. I tak coraz więcej tego było później. No dobra, ale tam po kolei dołączały kolejne osoby z rodziny, że tak powiem, do Specnazów. W pewnym momencie team był czysto rodzinny właściwie. Znaczy to się mieszało, było dużo, w pewnym momencie Specnaz to była duża rodzina, tam było tak jak zespół obecnie liczy 5 osób. Mhm. W tamtych czasach nie było jeszcze ustalonych zasad i grało się nawet 10 na 10, więc w naszym zespole było pod 20 osób, po prostu grupa znajomych, kto mógł być, grał. No, w innej formie zupełnie to było i rzeczywiście siostra grała z nami, mama, tata. Był taki moment, że Specnaz liczył po prostu sąsiadów, rodziców. Cały blok, tak, krótko mówiąc, tak. Zmontowany. No i ekipy, coraz więcej osób poznawanych przez internet. Z czasem to się wyklarowało do takiego podstawowego składu, ale tak w ramach sentymentu, no, generalnie rodzinnie mieliśmy w składzie ogólnym wszystkich tych ludzi, którzy byli chętni, z którymi się znaliśmy i z nami grali. No, tak jak wspomniałeś, poznaliśmy się w Warszawie na takim zlocie właśnie pasjonatów i no, klimacik był zupełnie inny. Ja tu mam jeszcze jedno pytanie, takie poniekąd, znaczy bezpośrednio z tym związane, bo wspomniałem ci przed programem, że ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który pracuje w Riocie, w firmie, która robi League of Legends. Jego córka wykazuje zainteresowanie i talent do e-sportu. I myśmy całkiem poważnie zaczęli rozmawiać o tym, czy ona ma, czy jest sens jakby pakować ją w karierę
e-sportowca. Więc pytanie do ciebie tak. Po pierwsze, w którym momencie twój ojciec, Hayabusa, Janusz, słynny swoją drogą, też twórca polskiego e-sportu w dużej mierze, w którym momencie on zdecydował, bo rozumiem, że to była bardziej decyzja chyba ojca niż twoja w tamtych czasach, czy też wspólna. Właśnie jak to było? W którym momencie żeście stwierdzili, hej, jesteś dobry w granie, pociągnijmy to dalej. Myślę, że to były zupełnie inne czasy i trzeba spojrzeć na to przez tę perspektywę. To nie były czasy, gdzie były profity z grania. My graliśmy, jeździliśmy na turnieje, wygrywaliśmy sprzęt, myszki. Za MVP dostałem drukarkę jednego turnieju, więc to było zupełnie co innego i nie było tej takiej, w sensie nie wiem, jak to wyglądało ze strony mojego taty, ale nie było jednej decyzji. To była po prostu ciągła zajawka, która przekształcała się w nowe levele. Od teamu For Fun z rodzinką, po ligi internetowe i kształtowanie się składu, do właśnie pierwszych wyjazdów na turnieje międzynarodowe, gdzie tata był kierowcą i jechaliśmy do Hiszpanii te 20 godzin autem, żeby zagrać turniej i spróbować się z innymi drużynami. I dzięki temu zyskaliśmy dużo doświadczenia i tak szło to do przodu. To była ciągła taka przygoda, a nie jedna decyzja. Ale to też genialnie jakby pokazuje, że we sporcie jest właśnie potrzeba takiego rodzica, który jest wsparciem i oparciem, tak jak w to sporcie właśnie tradycyjnym. Mhm. Bo bardzo często, poznając na przykład historię właśnie tradycyjnych sportowców, że tak będę to rozgraniczał, to mamy tę informację, że grał w tenisa, bo ojciec woził, bo pilnował i tak dalej. Dlatego teraz ma sukces i jest mistrzem albo mistrzynią wręcz, jeżeli jakby tutaj dzielimy to pod kątem płci, prawda? Więc wsparcie i oparcie rodziców jest niezwykle istotne nie tylko w tym tradycyjnym sporcie, ale również w tym e-sporcie, o którym będziemy rozmawiać. Dokładnie. To jest dość kontrowersyjny temat. No, siedzenie przy komputerze jeszcze do niedawna trochę inaczej się na to patrzyło wszystko. Teraz przy całym ogromie hype'ie tak naprawdę na gaming, myślę, że dzieciaki mają więcej argumentów dla rodziców, żeby mogli się w to zaangażować i dla nich. No, stało się to dziedziną jedną z przodujących w dzisiejszych czasach wśród atrakcji dla dzieciaków, młodych tak ludzi. Naprawdę. No dobra, ale w 2000 roku i tam właśnie te okolice 2000, kiedy byście się formowali, tego nie było. To było stawianie na absolutnie nawet nie czarnego konia, tylko na konia, którego w ogóle nie było w wyścigu w tamtych czasach. W którym momencie żeście poczuli, że jesteście zespołem sportowym? To też nie było stawianie, bo tak naprawdę w sensie nie. Oprócz wolnego czasu, który poświęciłem na granie, nie zrezygnowałem ze szkoły. Cały czas to był priorytet tak naprawdę, ultimatum, który dostałem od rodziców, że dopóki nie mam żadnych kłopotów w szkole, mogę się w tym dalej rozwijać. Oni mi w tym oczywiście pomagali, ale ja musiałem spełniać jakieś tam warunki jeszcze. Ze sportem też nie miałem problemów, bo w międzyczasie grałem w piłkę, dużo biegałem właśnie z tatą, więc no. Tata jest judoka w ogóle, jeszcze dodajmy, zapalony, taki w ogóle sportowiec. Tak, więc no ma tę podstawę, wie jak to ugryźć wszystko, tak jakby własne doświadczenie sportowe i no na pewno mi mocno pomógł w tym. Żeby dbać zarówno o kondycję i fizyczną i psychiczną, tak? Ja będę drążył ten temat. W którym momencie poczuliście się zespołem? W którym momencie poczułeś, że to już jest, że to jest na poważnie? Że to już nie jest, wiesz, że masz szkołę i sobie grasz po szkole, tylko cholera, to jest moja praca. No było tak, że chodziłem do szkoły, na weekendy jeździliśmy, no pierwsze wyjazdy były po Polsce, tak? Najczęściej w Warszawie, najwięcej rzeczy się działo tak naprawdę w Warszawie, te lany, zgrupowania, jakieś treningi. Ciężko powiedzieć. Pierwsze nasze takie sukcesy 2002, znaczy no już wtedy potrafiliśmy wygrać turnieje, to była taka mocna walka pomiędzy topowymi drużynami w Polsce, więc zdarzało się i przegrywać, ale no nie wiem, w 2002 MVP chyba Ligi Polskiej dostałem, no to w wieku... To już jest Pentagram? Nie, to Pentagram nie jest... się pojawił dwa lata później. Może w momencie wygrania WCG polskiego w 2003, gdzie polecieliśmy na finały do Korei na tydzień, lub trochę wcześniej, kilka miesięcy wcześniej pojechaliśmy do Pragi na statą właśnie autem na zawody, tam zajęliśmy chyba czwarte miejsce, więc tak, no to myślę, też nie było tego jednego momentu, powoli, ale była ta nadzieja, iskierka na to, że będzie jeszcze lepiej. No to była tak naprawdę, był początek tej całej przygody.
który trwa do dzisiaj, 20 lat później, ale no nie było takiego przełomowego momentu, wydaje mi się. To był raczej rok, dwa lata takie. Flow po prostu i przechodziliśmy zmiany kadrowe, może mega profesjonalnie przeskoczyliśmy poziom, kiedy połączyliśmy się właśnie z drużyną Taza w 2004 i powstał Pentagram. To był wtedy, Bor wtedy? Słucham? On był wtedy w Borze? On był w... Bor był wcześniej, oni mieli Arcy i wtedy jeszcze CGL, Cyberland. Googlujcie te nazwy. Przewijało się sporo nazw u nich. My też wtedy zmienialiśmy nazwę ze względu na to, że tata znalazł pierwszego tak naprawdę sponsora w Polsce do CS-a. Firma Pentagram wtedy produkująca sprzęty, jakieś modemy. Oni chyba RAM robili. Ramy też. Ramy oni właśnie, tak, takie mieli takie hardware'owe takie sprzęty i pomagali nam właśnie finansowo, żebyśmy mogli na przykład pojechać na turniej na własną rękę. To ja bym powiedział, że tak w takim razie tym momentem, kiedy to się sprofesjonalizowało, to jednak byłoby wejście pierwszego sponsora. Czyli co, 2004 rok? Czyli 2004? Trzeci, czwarty. Tak, ale to już jest ten czas, kiedy jesteś, wiesz, mistrzem, tak? Krajowym mistrzem. I masz 16 lat. I co sobie myślisz wtedy 16-latek? Jestem królem świata, mogę wszystko. Miałeś kiedyś właśnie taką wodę sodową? Nie. Czy ojciec za bardzo chyba pilnował, żeby ci nie biła? Nie, to była po prostu ciągła walka, bo nawet jeżeli poczujesz się tym mistrzem świata i wygrasz turniej, to dwa tygodnie później czy miesiąc później lecisz na następny turniej i go przegrasz, to już nie masz tego poczucia. Więc przy okazji jednak w dążeniu do tej topki wiele się przegrywa i uczy się tej pokory. No, trzeba baty zebrać, żeby zebrać to doświadczenie. I no te turnieje, o których wspomniałem, jazda do Szwecji, do Hiszpanii, to się kończyło zazwyczaj jakimś piątym miejscem i powrotem z wycieczki, więc no, trzeba było przejść tę drogę też. I potem powrót do szkoły po tym turnieju, powrót do rzeczywistości. Tak, czy miałeś zupełnie inny nauczycieli, świat. Czy nauczyciele w ogóle rozumieli te gry? Zależy na jakim etapie, ale w momencie, kiedy pojawiło się więcej tych wyjazdów międzynarodowych, było coraz łatwiej. Mogłem wytłumaczyć, zresztą koledzy w klasie ogarniali temat i robili się. Tak. Jeden z nauczycieli nazywał mnie Korea, bo musiałem pod koniec maja zakończyć semestr i wszystkie sprawdziany wcześniej zdać, bo leciliśmy na miesiąc do Korei w 2005, więc no było to coś egzotycznego na pewno dla nich, ale jakoś się dogadywałem. A łatwiej się wygrywa czy przegrywa? To jest bardzo otwarte pytanie i tak troszeczkę na... Nie ma chyba łatwej odpowiedzi na to, bo prostej, bo możesz przegrywać, dostać ostre baty, a możesz przegrać po dogrywce, co cię bardziej boli. Wygrywanie jest piękne, no ale właśnie kończy się turniej, mija weekend, wraca się do Polski, idzie się do szkoły i ta rzeczywistość jest już trochę inna. Stąd to pytanie było. Więc no, jest wiele aspektów wygrywania i przegrywania, nie da się wiedzieć. Ale zwykle tak jest, że jeżeli się jakiejś rzeczy poświęcisz, tak będąc bardzo młodym człowiekiem, to może się okazać, że coś przegapiłeś w życiu. Czy masz takie poczucie, że nie wiem, a za mało wychodziłem na dwór, nie wiem, przegapiłem jakieś relacje towarzyskie, bo poświęciłem się dyscyplinie konkretnej jednej? Nie ma niczego, czego bym żałował. Jednak dzięki graniu moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Zwiedziłem pół świata, co nie byłbym w stanie chyba w innych przypadkach, czego bym nie był w stanie dokonać. Spotkałeś partnerkę życiową, dziecko się urodziło ze sportów. Tak, tak. Wiadomo, że były momenty, gdzie na przykład ja kończyłem szkołę i siadałem do kompa i siedziałem do wieczora. Przez co też nie wychodziłem ze znajomymi i przestałem chodzić w pewnym etapie życia na jakieś zajęcia sportowe chociażby. Mocno urosłem w tamtych czasach, ale też umiejętności w grze umiem. Filip był czonkiem, od razu mogę potwierdzić, widziałem go jako czonka, ale potem był, pamiętam, i to nie cały bez powodu team. Mówili na mnie kaban w pewnej momencie. No tak, kaban, to było 2000... Łukasz wpadł na taki pomysł, że kabi się skończył właśnie.
To pamiętam i pamiętam też, że jeszcze ta ksywka wracała w 2012, kiedy żeście grali w, Jezus ma, nie Virtus Pro, tylko w Frag Executors. Wtedy bardzo też był kaban. Tak, się no niektórzy jeszcze pamiętali. I to był moment, kiedy wyście wszyscy poszli, pamiętam, na siłkę, bo to nie byłeś tylko ty. To wyście byli wszyscy utyci. Ta siłka tam się przejawiała już wcześniej, ale no wiadomo, różne czasy były. Miałeś moment zwątpienia? Tak, nie jeden. Chyba największy był w momencie wejścia obecnego CS-a, Global Offensive. 1.6, Global Offensive, ja. Jednak ja się wychowałem na grze, na engine HL-a, Half-Life'a. No to tak jak grasz w piłkę i nagle musisz grać tylko halówkę na przykład. Ciężko to tak naprawdę porównać, ale... To Majczan mówi albo piłką lekarską, bo to też dobre porównanie. Bardzo możliwe. No jest, inne zasady trochę są i trzeba się nauczyć nowej mechaniki. Mm-hmm. I na samym początku ta gra mi się bardzo nie podobała. Po prostu była niedopracowana. Znowu, to jest 2012-13. Tak, tak, była ta zmiana, że właśnie LOL wchodził tak jakby mocno w e-sport. Wybijał się i CS był na etapie takiego właśnie schyłku. I mieliście, zdaje się, że z Tazem moment, kiedy graliśmy, żeście nawet rozważaliście. Tak, sporo. Tak. On ambitniej, wydaje mi się, mi trochę ten pomysł bardziej mnie przerażał, bo nie czułem się jakoś mocny, ale graliśmy dosyć sporo w LoL'a. No jednak zawsze mówiłem, że będę grał, dopóki gra mi sprawia przyjemność, a w tamtym momencie CSGO był po prostu... Rozpaprany. No, zrobiony na Source'ie przede wszystkim, czyli już ten engine tak jakby... No, Source to był w sensie kolejna wersja CS-a, która się po prostu nie przyjęła, bo nie była tak fajną grą. Mhm. 1.6, nie wiem w którym roku wyszedł, 2003-2004, co sądzę, tak. Następnie wszedł Steam i pojawił się Source i Valve miało nadzieję właśnie, że tak jakby Source załapie. Przejmie, tak. Już w Stanach próbowali wprowadzać ligi typu NBA, NHL, nie pamiętam, CGS chyba to się nazywało, w Source'a, ale gra po prostu nie była tak fajna jak 1.6, że community wróciło do starej wersji. I w 2012-13 wypuścili właśnie nowszą wersję Counter-Strike'a, która była zrobiona na tej drugiej, a nie tej oryginalnej. Co powodowało, że to, czego wszystkiego się nauczyłem, prawie że przepadło. No zostaje ten element pracy drużynowej, no bo to jednak bardzo dużo trzeba poświęcić godzin z zespołem, przerobić wszystkie tematy, nauczyć się współpracować. Mapy zostały te same, przynajmniej to. Tak, tylko że nadal to są, wiesz, inne, no jest co innego, tak jakby ci boisko w piłce zmienili po prostu. I a to jest koszulka, po prostu mechanicznie, żeście czuli zupełnie inną. Tak, tak, no i to było drewniana gra na samym początku i nie, wtedy był największy kryzys chyba w mojej karierze. No i dobra, bo to są już czasy złotej piątki, tak, czyli już kiedy jesteście... No jednym z topowych zespołów światowych, jesteście niepobici w Polsce chyba. Oj, ja nie wiem, czy wyście w końcu zostali pokonani w Polsce w którymś momencie? W CS-ie 1.6 nie. Tak, w CS-ie 1.6 nie. Wygrałem to WCG, o którym wspomniałem w 2003. WCG było chyba do 2011. Wszystkie eliminacje w Polsce mój zespół po prostu dalej wygrywał. No i 2011 była ta ostatnia edycja turnieju, później już wszedł CSGO. Mhm. Więc w 1.6 zostaliśmy tak jakby... Niepobici. Tak. No i dobra. Znaczy, zdarzały się mecze, ale turnieju nigdy nie przegraliśmy. I to były 4 lata, tak? Tak z grubsza. Nie, to było tego od 2000... Nie, no, go, 1.6 do tak, to 10 prawie. Bo, ale ja mówię już bezpośrednio o teamie Złotej Piątki, że masz tak? 2014-2018 jakoś tak. A nie, poczekaj. Złota Piątka to się zaczęła dużo wcześniej, mój drogi. Tak, oni, jak już, okay, już okay. Wtedy to była Złota Piątka. Tak, w 2006 prawdopodobnie był taki epizod latem 2006, że ja miałem zawahanie i odszedłem na kilka dni z niemiecką drużyną grałem. Tak naprawdę poszedłem testować, jak to będzie wyglądało. Nie spodobało mi się i zapytałem chłopaków, czy jeszcze jest dla mnie miejsce. Wtedy zrobiliśmy takie ostateczne zmiany i wszedł Kuben do zespołu za kogoś, nie pamiętam kogo już. I od wtedy zaczęliśmy wygrywać. Tydzień później wygraliśmy turniej w Londynie, 2 tygodnie chyba później były finały WCG w Monzie, które wygraliśmy takie Mistrzostwo Świata. I od wtedy tak jakby byliśmy już na tym streaku 4 lata w jednym zespole. W tym składzie konkretnym. Później wszedł Pasza, to trwało też chyba 3 lata do... Pasza wszedł za Luka? Za Luka, za Luka, tak. Wszedł. Później 3 lata z Paszą
I w 2013 zmieniliśmy na dwóch młodych w CSGO Lorda i Kubena, więc takie w sumie młodych. Można powiedzieć trzy... Młodych. No wtedy młodzi oczywiście. Swoje doświadczenie, nie? Dziadkiem, nie? A teraz już weteranem właściwie. No, tak. O to będziemy się pytali w drugiej części programu. Tutaj jeszcze... Tak jest. Jeszcze zanim skończymy, ja bym chciał zapytać ten moment, w którym żeście poczuli, że jednak go tak. Mhm. Że jednak warto w to wkładać wysiłek, emocje i że warto to... Ja myślę, że oni szybko robili zmiany w grze. Na samym początku Valve mocno współpracowało z prosami. Z tego co pamiętam, chyba drużyna Ninjas in Pyjamas, która miała streak wygranych 87-0 na samym początku CSGO. Generalnie osiągnęli to prawdopodobnie dzięki temu, że od samego początku współpracowali z Valve i mega profesjonalnie weszli w temat od samego początku. Ja jeszcze byłem na turnieju 1-6 z ekipą tam z Rosji mieszaną w Portugalii, kiedy oni już tak naprawdę szlifowali właśnie... Profesjonalnego go. Tak, tak. Więc oni na początku wymietli system, ale Valve przy okazji właśnie prowadziło rozmowy, dostosowywało tę grę i w miarę szybko trochę ją ogarnęli. Czy to było naprawdę pod dużym wpływem właśnie waszego feedbacku? Jakby można powiedzieć, że wyście tę grę stworzyli? Te majory... Wy jako community oczywiście. W pewnym sensie na pewno. Niektóre rzeczy, nasze pomysły kojarzę, że zostały wprowadzone do gry. Ja pamiętam w CS:GO na początku, w ogóle w CS-ie generalnie przy rozbrajaniu bomby jest dźwięk i przy podkładaniu. Na początku w CS:GO było coś takiego, że kiedy atakujący podkładał bombę, cały proces podkładania był dźwięk. Mhm. Przez to nie można było tego sfejkować i wykorzystać w strategii. Mhm. Jeżeli zostało na przykład 10 sekund do końca rundy, to on był zawsze skazany na przegraną, no tak, bo przeciwnik wiedział, że co się dzieje i mógł sobie po prostu to wykorzystać. I my im to zarzuciliśmy pomysł, że może nie powinno tak być. No, w 1.6 tak nie było. I rzeczywiście to wprowadzili. No i było jest dużo małych takich smaczków, które oni wprowadzają. Dodajmy, że jest to mechanika, która się utrzymuje nawet w Valorancie, przecież jest fejkowanie podkładania. Tak, i jakby to jest bardzo ważny element taktyczny. W Valorancie poszli jeszcze do przodu i dodali ten pasek po środku podkładania, żeby można było wrócić od połowy. Nie od zera, tylko od połowy. A to jakoś teraz ostatnio, bo na launchu tego nie było chyba. Nawet nie wiem. Wydaje mi się, że na launchu nie było. Bo pograłem chwileczkę w Valoranta. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie chwilę przerwy na... No, jeszcze mamy minutę. To mówią, że minutę. Możemy o FOPę zapytać. Nie, a to teraz chcesz? Gotowa? A dlaczego nie? Bo nie, ja mam inny pomysł. Weź sobie już zacznij przygotowywać FOPę. Twoja ja największa... Rozmijałem. Nie dam największej, ale jakąś tam znalazłem. Znalazłeś? Tak. Dobrze, a to co, to teraz? To będzie długa teraz? Historia? To jest długa historia? Jedziesz, mamy jeszcze 4 Twoja największa sekund. FOPA. Starałem się wrócić pamięcią, znaleźć jakąś, ale no, raczej coś lightowego, ale graliśmy turniej w Stanach. Jeden z pierwszych meczów w grupie graliśmy na drużynę amerykańską, zbiliśmy ich mega totalnie i poszedłem na wywiad pomeczowy i dostałem pytanie w stylu, co oni robili, w sensie, co przeciwnik tak naprawdę w tym meczu zrobił. Ja chcąc być miłym powiedział, że starali się, ale dostali totalnego roasta tak naprawdę Rozumiem, nie powinno to się pojawić, ale to raczej moje skillsy z wywiadami doprowadziły do takiej sytuacji. Mem nawet tam powstał, więc... They tried. O Jezus Maria. Dobrze, to jest dobre. Rozumiem, że skalę do 5. Nie jesteś najbardziej ukochanym e-sportowcem w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej wśród fanów. Co to był za zespół? Echo Fox, ale myślę, że wszyscy mieli dobry ubaw. 3,5? No, 4. 3,5-4. 3,5-4 FOPy na 5. Także całkiem jest dobry wynik. Szacowny dobry wynik, a my teraz przejdziemy do najważniejszego tematu, o którym już zapomniałem. Masło czy margaryna? To będzie to pytanie, które będzie aktualne przez najbliższe minuty. Masło, tak, reklamujemy masło. Szczotka. Płyny uzupełnione. Możemy rozmawiać dalej w programie Fauks Pauks. Przygoda. A wiesz, dlaczego śpiewam tę piosenkę? Dlaczego? Bo wiąże się ona z czym?
Z historią. Nie, z pastą do zębów, a były reklamy. No tak, albo masło, albo pasta do zębów, a może samochody, może towary luksusowe. Pamiętaj, że to pasta do zębów. Publicystyka. Program FOPA, druga część naszego spotkania z Filipem Neokupskim. Ta-da. Legendą polskich e-sportów. Chciałem zapytać... Lubię ci robić siarę, sorry. Chciałem zapytać o ten najpopularniejszy język w CS-ie. I dlaczego jest to język rosyjski? Jak się mówi o Rosjanach? Znaczy my mamy nasze powiedzenie, że to są kuzyni. Kuzyni. To są kuzyni, dokładnie. To nie tylko gracze, ale również to widzowie, prawda? Ale zobaczcie. Jakby napędzają ten mechanizm. Bo ja mam takie pytanie. Bo Szwedzi wychowali... Tak, Szwedzi naród counter-strike'owy, Ukraina naród counter-strike'owy, Polska naród counter-strike'owy, jeszcze parę by się znalazło. Z wszystkich tych krajach, w których jest taki straszne parcie na Kantera, zawsze jednak z nich wychodzą dobre zespoły. Mhm. Myśmy mieli dobre zespoły, Szwedzi mieli dobre zespoły, Ukraina ma cały czas dobry zespół, tak? Navi. A z Rosji było tak naprawdę jedyny dobry zespół, który znam przez ostatnie lata, to był zespół polski. W sensie, no mówię oczywiście o Virtus Pro, tak? Mhm. Czyli twój kolejny jakby etap w karierze sportowej. Dlaczego nie ma żadnego teamu rosyjskiego? A czy to też nie do końca tak, że nie ma, bo... Tam jest ta scena cała rosyjska, jest trochę połączona z ukraińską, Kazachstan i oni mają po prostu często mieszane składy. Czyli Navi, krótko mówiąc, można powiedzieć, że jest Navi, najbardziej rosyjski. Ale było Moscow Five, jeszcze bardzo solidny zespół. Mhm. Nie, przewinęło się trochę tego. Gambit jest bardzo dobrą drużyną w LoLu i w CS-ie też teraz są solidni. Także to tak nie działa. Myślę, że no, Navi już od jakiegoś czasu ma rosyjskich zawodników, więc... No ale te największe sukcesy, jednak, tak naprawdę. Wiesz, no, największe sukcesy święciliście i wy w czysto narodowym zespole, Szwedzi w czysto narodowym zespole tak, właściwie. Duńczycy, Ukraina też. I Ukraina też, więc coś jest jednak w tym, że jak grasz z kolegami z kraju, tak, no, to wam idzie lepiej. To jest dobry przykład tego, jak bardzo ważna jest komunikacja i rozumienie się zespołów w Counter-Strike'u. No, jest to mega dużo pracy, godzin, tak jak wspomniałem, spędzonych razem nad taktykami, a w momencie, kiedy taktyka się kończy, pojawiają się spontaniczne akcje, które muszą też być wypracowane wspólnie, więc... Stałe elementy gry jak w piłce nożnej? Tak. Jest dowodzący, który zarzuca właśnie, którym elementem teraz gramy, więc to wszystko jest bardzo skoordynowane i dopracowane, czasem mniej, czasem bardziej. Ale im bardziej to doprowadzamy do momentu, że jest to po prostu gra błędów i która drużyna ich więcej popełni, ta raczej... To jest moje nawiązanie do tego konkursu cheaterów, o którym żeśmy mówili w pierwszej części, że jeżeli byś stworzył system, w którym wszyscy mają cheaty, to właśnie zaczyna się gra na kto popełni mniej błędów, bo wy de facto grając na swoim poziomie, z mojej perspektywy wy jesteście cheaterami już, tak? Czyli wy już wszyscy macie zamontowanego auto-aima, wszyscy walicie heady po prostu w tym ułamku, kiedy koleś przebiega przez drzwi. I znowu, jakby, rozumiesz, do czego zmierzam? Podobno były już organizowane takie mecze. No, Czy turnieje, ale tak. No, to jest mega ogromne zagrożenie, mi się wydaje, które nie do końca jest jeszcze poruszane przede wszystkim w grach FPS, bo to się tyczy tak naprawdę i Call of Duty, i PUBG, wszystkich gier, gdzie trzeba samemu celować na przeciwnika. Jak w sporcie mamy doping, no tu mi się wydaje, że to jest trochę level dalej. Mhm. To nie jest doping, tylko już no cheating, kiedy program robi za nas doping mechaniczny, cyborgi, coś w tą stronę bardziej, no to chyba to jest cyborgizacja boty? Tak naprawdę. No tak. A CS charakteryzuje się tym, że niestety żadnych zabezpieczeń nie ma żadnych, więc no ryzyko jest ogromne. A dlaczego twoim zdaniem nie jest to zwalczane? Za duże interesy dla kogoś? Czy to nie ma sensu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że wszystkiego po trochu. Bardzo zaskakujące jest stanowisko Valve w tej kwestii, którzy no, nie robią z tym tak naprawdę nic. Są wiadomości, że pracują nad tym anti-cheatem, ale jednak 2 lata temu chyba była sytuacja na finałach turnieju w Indiach, gdzie jeden z zawodników został poproszony o pokazanie zawartości komputera i znaleziono u niego cheat, który próbował w międzyczasie usunąć, wrzucił do kosza i nie upróżnił kosza, który nazwał jeszcze World Exe, więc generalnie był geniuszem, ale to pokazało, że... To Brazylijczyk? Indie. Że system nie działa. Po prostu. Ten program nie działa i... Admin miał na tyle odwagi, żeby zapauzować grę i zwrócić mu uwagę.
I to był jedyny przypadek w historii tak naprawdę Counter-Strike'a, kiedy coś takiego kiedy miało coś miejsce. Takiego się miało miejsce. Generalnie na... uważam, że i tak trudno, żeby znalazł się drugi taki agent, który będzie aż taki przypałowy. Bezczelny. No, bezczelny, tak. Ale... Tak. Nierozważny. To już są bardzo możliwe, że po prostu cheaty na najwyższym poziomie. No, tam w grę już wchodzą ogromne stawki, wchodzą zakłady bukmacherskie, coraz więcej jest afer. Nie pamiętam, gdzie to było, czy w Australii już ktoś dostał pozew, czy w więzienie weszło, nie pamiętam, za podkładanie się. Także nad tym trzeba będzie popracować, bo jest w tym ogromne zagrożenie. No, Call of Duty ma swoich cheaterów, PUBG ma swoich cheaterów, wszystkie... No tak, żadna z tych gier nie jest tak wysoko profilowa, jeżeli chodzi o e-sport, tak? Nie jest, nie jest w takim miejscu. To jest tak, jakby ktoś nagle zaczął szukiwać piłce nożnej. O takiej wartości, tak? Też, znaczy, wygranych, no bo to są ostatnio ogromne był gdzieś pieniądze. Artykuł o szachistach w dobie obecnej pandemii, wszystko jest online. Szachy w ogóle wybuchły jakoś strasznie. Boty są mega używane w szachach właśnie, gdzie komputer gra za zawodników, więc no, to jest ogromne zagrożenie i wydaje mi się, że jest trochę pomijane w tej chwili. Pomysłowe chłopaki, w internecie co? Jest tego pełno, polecam sobie zagłębić temat. Na YouTubie pokazują, jak na przykład chłopak gra, a na telefonie obok ma mapę wyświetloną z radarem, która mu pokazuje przeciwników. Są cheaty na dźwięki, działa jak radar, który... daje znać. Także moja ulubiona historia o wykryciu cheatera to jest, już nie pamiętam, to jakiś Szwed był, co mu się odbijało w okularach. Miał słynne, słuchajcie, są okulary, słynne Gunary, tak, które są takie żółto charakterystyczne dla graczy, że się oczy mniej męczą. Nie męczą, tak. Tak, i wyczaili, że mu się w okularze odbija obrys postaci podświetlonej, która nie powinna być podświetlona. No i tak, czyli wiesz, po prostu cyberpunk. No, trochę tak. W tej zasadzie, nie? No, ja bym powiedział bardziej Blade Runner, tak? I to zoomowanie, wiesz. Trochę tak. Dobra. Prawda. Panowie, przestańmy o cheatach troszeczkę. Zacznijmy teraz jeszcze, poruszmy jeszcze jeden temat. Jak to jest grać w teamie nienarodowym? Jak to było dla was? Bo Virtus Pro to jest ile? 4 lata? No? Tak. 4 do 5 lat, tak? I to jest też okres chyba waszych... Nie mogę powiedzieć największych sukcesów, bo wyście tych sukcesów mieli tyle, że ciężko wybrać taki jeden moment, ale zdecydowanie to był też chyba okres waszej największej rozpoznawalności. Takiego kultu. Tak, takiego kultu, tak. Wtedy też Złota Piątka jakby się... Tak, Złota Piątka pojawiła się też wtedy jako brand, za który odpowiedzialna była częściowo Asia, twoja, nie powiem żona, konkubina, to chociaż to brzydko brzmi. Żona przez zasiedzenie. Żona przez zasiedzenie, to bardzo ładnie. Mamy to żona przez zasiedzenie. Pozdrawiamy żonę przez zasiedzenie. Jak to było i od strony tego, jak was przyjmowali fani rosyjscy, jak was przyjmowali fani polscy? Znaczy, tak, tylko nadmienię, że to nie był pierwszy raz, kiedy byliśmy w zagranicznej drużynie, bo no tak, w 2009 byliśmy w duńskiej Meteor Makers i często siedzieliśmy w Kopenhadze właśnie, więc też poczuliśmy trochę inny klimat. Ale to jest jednak różnica, bo team rosyjski, a team... Tak, ale jednak... team rosyjski mówi w bardziej podobnym języku do ciebie niż ci Duńczycy. Mhm. I jednak to, ten sposób myślenia jest bliższy charakterystom. Bracia Słowianie. Coś w tym jest. Charaktery są jednak bliższe niż i fantazja. Kuzyni. Niż zdecydowanie. No kuzyni. I fantazja. I kuzyni. Niż Skandynawia, więc nie, bardzo spoko wspominam te czasy. Mhm. Lubiłem tam latać. Zdaje się, że z nimi szefostwo Virtus Pro was strasznie kochało, nie? Tak, no to był Anton, który był właścicielem od samego początku. Zresztą my go znaliśmy, on grał przeciwko nam właśnie te 16 lat temu, 17, w sumie już może nawet więcej, więc no, dobrze wspominam. A skąd się wzięło Virtus Pro w ogóle? W jaki sposób trafiliście tam? To były momenty, kiedy rozpadło się... kiedy my po FX szukaliśmy chyba nowego domu. Tak, wtedy było again. Tak, tak, tak. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale było kilka opcji i po prostu Virtus było jedną z nich. Mhm. Oni też się zastanawiali, mieli w zanadrzu jeszcze właśnie jakiś skład taki mieszany kolejny rosyjsko-ukraiński. Mhm. Ale ostatecznie postawili na nas. Myślę, że Wiktor, który właśnie chyba najlepiej się znał z szefem Virtusów, trochę wynegocjował to wszystko, więc dzięki niemu w sumie dołączyliśmy do Virtusów wtedy. I co, i to był taki czas takiej po prostu fantastycznej zabawy?
Tak to można określić? Chyba nie do końca, bo były czasy i lepsze, i gorsze. Momenty. Na samym początku przegraliśmy nasze pierwsze turnieje, no ale tak jak wspomniałem już wcześniej, że trzeba przejść tę ścieżkę. Więc chwila, moment i udało nam się właśnie te Katowice na naszym podwórku wygrać. To był 14? No wtedy po prostu była już taka moc, że nikt nas nie zatrzymał i od wtedy jechaliśmy już dalej właśnie częściej. Czyli szampan się lał, kasa się zasilała konto. Kawior, o, dobrze, że kawior na stołach, tak? To jest temat, którego nikt nigdy nie lubi poruszać, ale go z tobą poruszymy. No, ja pójdę po wodę, nie ma problemu. Po wodę, tak. Nie no, kasa. Powiedzmy, to jest... Wiadomo, że wszystkie te dzieciaki patrzą się na was, widzą, wiesz, Mercedesy, nie Mercedesy. Czy to jest opłacalne? No inaczej. Strasznie ciężko mi sformułować to pytanie, bo czy to jest opłacalne, to nie ma co do tego dwóch zdań. W sensie finansowo jest na tym najwyższym... Jest w stanie z tego wyżyć, tak? Na tym najwyższym, na ale właśnie. Poziomie. Czy to jest warte tego ryzyka? Czy uważasz, że taki zwykły gracz, zwłaszcza we współczesnych czasach, może stawiać na to jako na ścieżkę rozwoju kariery? Generalnie jak często dostaję jakieś takie zapytania, czy co trzeba zrobić, żeby właśnie dojść do tego poziomu. I najczęściej staram się zwrócić uwagę na to, że odpowiadając, że pieniądze nie mogą być po prostu tutaj tym koniem napędowym i priorytetem, bo w ten sposób nie osiągnie się aż takich wyników, jak się to zrobi z czystej zajawki i pasji. I tak naprawdę, jeżeli pieniądz jest motywacją, no to moim zdaniem już jest się... Krok dalej niż bliżej. No nie, właśnie jest się szybciej skreślonym. No ty mówisz, że jest się krok dalej jakby od osiągnięcia swojego celu. Racja. No, musiałem sobie to zobrazować. No, więc ja uważam, że musi wszystko wyjść z tej pasji i hobby i pieniądz dopiero później się pojawia. Przynajmniej tak było w tym przypadku. Cieszę się, że przeżyłem te lata, gdzie jeździliśmy po właśnie drukarki i myszki wygrywać, a nie od razu... właśnie $1000, jak to później miało miejsce, więc krok po kroku. Ale to też pomaga, znaczy ja mówię, cały czas jakby dążę do tego wsparcia, którego cały czas miałeś ze strony ojca, rodziny generalnie całej, które to wsparcie też pomogło ci się dobrze ustawić mentalnie, psychicznie, bo to jest też kluczowe. Jest super czas, jest czas hossy, kiedy mamy dużo pieniędzy na koncie, kiedy możemy się właściwie tym szmalem wycierać, tak, i sypać go na łóżka, ale to są czasy trudniejsze, gdzie nagle ten reflektor gaśnie, gdzie nie ma takiej sławy, a to, co ojciec ci, załóżmy, przekazał i to, co ci powiedział. Czy pamiętasz jakąś taką maksymę, jakieś takie motto, jak ustawić swoją głowę od strony właśnie rywalizacji? W sumie może o tyle rad takich nie było, co ta obecność i takie ciągłe wsparcie. Pamiętam jedną taką motywującą rozmowę, po której no, wtedy się rozpłakałem, dostałem wykład generalnie w domu na temat pilnowania szkoły, bo no, jednak jest wiele godzin można spędzać przy tym komputerze, im więcej, tym lepiej prawie, że. To jest ta różnica pomiędzy tradycyjnym sportem, gdzie zrobi się te treningi, przypilnuje się jedzenia, a tutaj no, można przy komputerze siedzieć cały dzień. Tak. I rzeczywiście tak było w pewnym momencie i była ta jedna rozmowa, która gdzieś tam mi zapadła w pamięci. Myślę, że ona mnie mocno kopnęła, żeby trzymać porządek we wszystkim. Czyli mieć jakiś plan B mimo wszystko. Tak. No, alternatywę. Dokładnie. Mój tata właśnie ze względu na historię w sporcie znał wiele przypadków karier, które się zakończyły i no, wiadomo, w dzisiejszych czasach jest trochę inaczej z tymi wszystkimi fanpage'ami, z followersami. Liczy się tylko to, żeby było ich więcej, nieważne w jaki sposób. Ale no, to były jeszcze inne czasy wtedy. Ja bym chciał, znaczy nie zadam ci pytania, czy cię Counter-Strike dalej bawi, chociaż nie, czekaj, to jest dobre pytanie, czy ciebie Counter-Strike dalej bawi, bo grasz w niego cały czas, widzę, jesteśmy sąsiadami obecnie i dosyć często się widujemy, więc wiem, ile razy nie spotykamy się, bo idziesz na trening. Jak, skoro już żeś powiedział, że tak bawi, w jaki sposób, jak ci udało utrzymać zapał przez 20 lat do jednej gry?
Wydaje mi się, że tak jak wspominałem o tym kryzysie w 2012-2013, to jednak ta formuła grania w zespole mnie utrzymała w tym wszystkim. Tu chodzi o tą taką pracę, w sensie pomijam te codzienne treningi i jakiś taki cel w głowie, do którego się dąży, no bo jednak siedzę w domu i każdy moment mógłbym wykorzystywać na rozwijanie właśnie, oglądanie innych zawodników, przygotowywanie strategii i ja tym żyję po prostu i cały czas jestem w to zaangażowany i tym zafascynowany, tą grą drużynową, tą pracą taką, więc cieszę się, że w końcu też jako zespół znaleźliśmy ten raczej docelowy skład. Na chwilę obecną tak to wygląda, z którym możemy pracować, bo nie jest spoko, kiedy no nie ma tych goalsów, do których się dąży. A mając je i właśnie idąc w tym kierunku jakimś tam upatrzonym, jest dużo łatwiej, więc żyję już te 20 lat prawie właśnie w zespole i to mnie jakoś chyba przyciąga do tego. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, akurat, która się wzięła z naszego wczorajszego spotkania. Ja wczoraj miałem okazję nauczyć go jeździć na monocyklu elektrycznym. I to było prześmieszne. Jak jest za dużo powiedziane, nauczyć jeździć. Dobrze, przejechałeś już pierwsze swoje metry. Natomiast tam był jeden taki moment, bo jak zacząłeś jeździć te pierwsze 10 minut, tak, kiedy się swoją drogą strasznie spocił, normalne, powiedziałeś, że nie, ja muszę. No to taki... Ja ci mówię tak, jak chcesz, to możesz spauzować. Mhm. On powiedział, nie, ja muszę. I to jest chyba, wydaje mi się, też to kluczowe, tak, że ty masz sobie niesamowitą ambicję taką właśnie competitive. To... Siedzi we mnie taki tryhard właśnie. Siedzi we mnie tryhard, no. Jak, to dajemy na podpis. Rozmawialiśmy o tych starych wyjazdach, jak chodziłem do szkoły, jechałem na piątek, sobota, niedziela na turniej, czy tam sobota, niedziela. Czasem się opuszczało poniedziałek, bo jednak te turnieje czasem się przedłużały. To jednak przegrywaliśmy finał, w niedzielę wracałem i jeszcze musiałem przysiąść do kompa i pograć trochę, popracować, bo nie mogłem przeżyć porażki po prostu. Więc jednak zawsze się walczyło. Nie? No a teraz jeszcze doszło dziecko. O właśnie! Że dziecko zmienia wszystko. Śliczny segway. Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Także słuchajcie, no, w życiu e-sportowca również zmienia wszystko. Czas na treningi, coraz mniej tego czasu, więcej zobowiązań, obowiązków. Przeprowadzka z Poznania do Warszawy, ukochanej przez poznaniaków Warszawy. Jak wiemy wszyscy. Bardzo lubi. Podobało mu się. Tak. Ale przede wszystkim, wiesz, życie rodzinne. Jest ojcem. Wydaje mi się, że już się zaklimatyzowało. Pracowaliśmy lepiej. No, na początku trochę w tym wszystkim chaosu było. Jednak Asia ma pracę, ja jestem stay at home dad i spędzam dużo czasu z małą, więc no, nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Długo się wzbraniałem od przeprowadzki do Warszawy, bo już dawno były te tematy. Ale jest spoko. Wbrew pozorom i tak dużo trenujemy jako zespół, więc tak jakby nie cierpi moja gra na tym, bo znajdujemy sobie sposoby, żeby znaleźć czas na wszystko. No ty jesteś tatusiem przez pierwszą połowę dnia, po czym przychodzi mamusia na wieczór, kiedy tatuś robi trening, a potem wieczorem dziecko idzie spać i rodzice mogą się już zająć sobą. Zazwyczaj to tak wygląda, więc no są to inne czasy zdecydowanie, nie jest to po prostu łupanie w grę. Ale czujesz odpowiedzialność? Tak, żeby, czy dziecko zmieniło wiele w twoim życiu? Tak, czy czujesz taką... Tak, zupełnie switch taki w mentalności jest. Masz to przewartościowanie Jest, no, jest to piękne, bo mega, mega się odnalazłem w tej roli i uwielbiam po prostu spędzać czas z małą. Mogę potwierdzić, widziałem, najpiękniejszy widok, słuchajcie, jaki mogłem zobaczyć, to jak Filip, gościu, którego znam od kantera, podjeżdża pod mój dom na rowerku z wózeczkiem, a w środku to jest... To też jest ciekawe, czy to coś zmieniło w twojej grze na przykład, wiesz, bardziej... Myślę, że jestem trochę chyba... Przewartościowałeś się. Troszeczkę wyluzowałem może, co nie do końca może być dobre, ale chociaż nie, i tak. Dalej sprzecinacie. Ale będziesz czekał do 13 roku życia swojej córki, zanim usiądziesz z nią do CS-a? Jeszcze nie wiem, jak to rozegramy. Nie, ale ekranów nie ma. Ekranów nie ma, unikamy, ale no zobaczymy, jak to będzie. Jak się czymś zajawi, to trzeba będzie wspierać. Popychać. To w takim razie, ponieważ kończy nam się dramatycznie czas, to ostatnie takie już pytanie na zamknięcie, ponieważ FOP już żeśmy przerobili. Co po CS-ie? Co po byciu zawodnikiem może w ten sposób? Mhm.
Co przyniesie życie. Co przyniesie. No zobaczymy. Na razie jest zajawka. Długo dosyć trwa. Przede wszystkim chciałbym robić to, co mi się będzie podobało, co mi się podoba. Może złapię nową zajawkę. Zobaczymy. Na razie plany awaryjne są, ale nie są aż tak sprecyzowane. Opcji jest. No cóż, to w takim Filip, dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Życzymy ci, znaczy, ja dziękuję. Kurde, spełniony człowiek, nie? No i o to chodzi. To jest fajne. Oby więcej ludzi tak dookoła było takich spełnionych, dlatego, szczęśliwych i uśmiechniętych. Dlatego kariera e-sportowca ma sens, aczkolwiek jest ona też pełna wyrzeczeń i jest ona bardzo, bardzo trudna i bardzo ciężko tam też trafić na ten szczyt, więc zostawiamy was taką myślą. Tak jest. Dzięki. My jeszcze się zobaczymy w trzeciej części programu. Przygotowaliśmy dla was różne różności tak zwane. Także widzimy się w FOPie. Giereczki będziemy pokazywać. Za moment zrecenzujemy przynajmniej jedną grę, ale o wielu innych opowiemy. Filip Neokupski był naszym gościem. Raz jeszcze pokłony mistrzu. Dziękujemy. Dziękujemy. Mistrz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A nie, mam. No i jesteśmy po przerwie, krótkiej przerwie, jak zawsze u nas. Program FOPA, część trzecia, różne różności. Konsumpcyjna była przerwa. ale gościu spoko, nie? Nie, no gościu to... Kurczę. No wiesz. Taka, wiesz, taki podbrzusze sportu mogłeś zobaczyć. Mogliśmy takie. Jakby obrać to wszystko jak taką cebulkę, prawda? Z tych wszystkich warstw poszczególnych. Ja się czułem jak hobbici wchodzący pod ungoliantę. A ja... Nie, pod szelobę, bo szeloba była taka. Że jakby pokazaliśmy trochę, że ta szybka myszka i ta ekstra gamingowa klawiatura to nie wszystko. To nie wszystko, nie. Nie, ale też widać w Filipie taki, wiesz, drive totalny na to, co robi. To jest imponujące. Ja no nie byłby tam... Wiesz, mój kuzyn, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, był taki. Teraz już trochę zmądrzał. Bo umarł. I mówię to celowo, wiesz. Nie. Ale był taki, że żeby grać, to musiał mieć najpierw wszystko najlepsze. Ale wiesz, dobra myszka też jest dobra akurat. Radziu, bo mamy rzeczy do obgadania. No mamy dużo rzeczy. Polskie gry wyszły. Ghost Runner wyszedł. Chciałem powiedzieć, że wyszła ta polska gra o cyberpunku. I ty wtedy byś powiedział, co, Cyberpunk 2077? Ja bym powiedział, nie, Radziu. Tak, ale wiesz co... Bo Cyberpunk to nie wyjdzie jeszcze nawet, jak będzie ten program wyświetlany. O tym to my będziemy mówić jeszcze. O tym będziemy mówić, bo trochę tych polskich gier zaliczy obsuwę, albo zaliczyło obsuwę, bo jeszcze pewnie wszystko przed nami. Ale nie Ghost Runner. I obym nie był złym prorokiem. Ale nie Ghost Runner. Dokładnie. Czyli słuchajcie, udało się w tym roku wydać jakąś polską grę cyberpunkową, już na pewno, tak? I w dodatku okazało się, że ta gra jest wybitnie, wybitnie dobra. Myśmy się Ghost Runnerem już jarali od dłuższego czasu, mieliśmy tutaj gościa... Gościa Radka, Ghost Runnera właśnie. Himselfa w ogóle. Piotra Żygadło. Piotra Żygadło, który, no ale on nie jest tak panem Ghost Runnerem, jak jest Radek. Ale on jakby tam jest związany z tematem. Ja miałem też okazję wziąć udział w podcaście chłopaków z TV Gry. To się nazywa Friendly Fire, dobrze mówię? Friendly Fire to Michał Chwistek i Paweł Klimesz. Zaprosili tam Radka, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać troszeczkę też o tym, co tam się udało, co się nie udało, komu stwardniały sutki przy okazji przeniesienia premiery, bo to jest jakby kluczowa rzecz. Słuchajcie, premiera Ghost Runnera była dokładniusieńko o tej samej godzinie, o której ogłoszono przeniesienie Cyberpunka na 10 grudnia. I jak to się aż prosi o jakąś teorię spiskową? Nie wiem, ale... Lepszego prezentu nie jestem sobie w stanie wyobrazić z jednej strony, a z drugiej strony gorszego prezentu nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Bo z jednej strony to jest fantastyczna okazja do tego, żeby zrobić tak zwany RTM, czyli Real Time Marketing, czyli krótko mówiąc, że na bieżąco reagujemy na to, co się dzieje na świecie i pod to podpinamy nasz przekaz marketingowy. Ale podobno odchodzi się od tego. Nie. No umówmy się. Hej! Ta gra cyberpunkowa dzisiaj wyszła, tak? I jak jesteście spragnieni cyberpunka, hej, macie tu grę fajną. I oni na pewno na tym polecieli. W sensie na pewno to im gdzieś jakąś sprzedaż dało. Natomiast ja się boję jednego, że jednocześnie ogłoszenie tej daty o tej samej godzinie przykryło premierę gry. Mhm. Patrzyłem na wyniki sprzedaży. Myśmy rozmawiali sobie z Radkiem wcześniej, rozmawiałem też z Piotkiem i jakby wszyscy się zgadzają, że to jest klasyczna gra na długi ogon. Czyli niezależnie od tego, jak ona by się nie sprzedała na premierze, nawet jakby sflopowała, a nie sflopowała zdecydowanie, to i tak w takim dłuższym
wymiarze czasu, nie chciałem powiedzieć okresie czasu, bo okres czasu to jest... To jest już czas. Leonazm bodajże. To już jest czas, okres jest czasem. Dokładnie. Sam okres, sobie. Znaczy nie może być jest okres czegokolwiek. On jeszcze edukuje, bawi i edukuje. Przepraszam, może być jeszcze inny okres, ale to chyba nie o to chodzi dokładnie w tym momencie, więc nie będziemy poruszali tego tematu. Ghost Runner mi się wydaje, że sprzedał się troszkę gorzej niż się spodziewaliśmy. Ale przynajmniej na PC-tach. Na PC-tach. Tylko na PC-tach. Wersja konsolowa miała problemy, wersja na PlayStation 4 miała problemy i wiem, że parę osób zrezygnowało ze sprzedaży właśnie przez te problemy i czekają na patche. Nie wiem, czy już wyszła, czy na dniach wychodzi wersja Switchowa. Jesteśmy 30 listopada. To już chyba jesteśmy po premierze wersji Switchowej. Ale cały czas przed premierą Cyberpunka 2077. Cały czas, chcę zwrócić uwagę. Który jest zapowiedziany na 10 grudnia. Więc wcale nie jest powiedziane, że następny program, który obejrzycie, będzie po premierze. Bo tego nigdy nie wiadomo. Tego nigdy nie wiadomo, ale no, dużo na to wskazuje, że jednak 10 sierpnia. Nie, to już raczej... O tym będziemy jeszcze rozmawiać. No to... Nie wyobrażam sobie, żeby mogliby jeszcze raz się przesunąć. Ale to tak, to za chwileczkę o tym pogadamy. No i teraz... Co o Ghost Runnerze można powiedzieć? No, wszystko to, co żeśmy się spodziewali po demku, które bardzo dobrze moim zdaniem pokazało, co w tej grze będzie fajnego i co w niej jest naprawdę takiego... Dowieźli, nie oszukali asetami, nie kłamali. Nie kłamali. Jest prześliczna, jest nieprawdopodobnie grywalna, ma super muzykę, naprawdę. Soundtrack, Daniel Deluxe się nazywa ten człowiek. Danielu Deluxe. Muzyka Deluxe, także. Muzyka Deluxe. Do pana Daniela. Szacuneczek. Mhm. Tu powiem, że Perturbator do Ruinera to jest chyba jedyna konkurencja, jaką znam z tego typu, że też cyberpunkowa gra. Idealnie pasujący, taki... takie techno-bicik taki pulsujący. Super się przy tym gra. Niestety gra ma jeden duży problem i to jest moim zdaniem to, co ją jakby trzyma, wiesz, od tej wybitności. Ale to jest 10-10, czy nie, to za dużo? Nie, nie. Ona w tym momencie ma 82 średnio. Bo wybitne to jest to 10-10, nie? Tak. No i ona byłaby, plus, ona byłaby dla mnie wybitna. Nie byłaby, ja ją oceniam na 85, tak? To jest bałwanek i połóweczka, ta słynna 85 jeszcze z czasów Hypera. Bo to jest taka dokładnie gra. Ona ma wszystko prawie idealne, ale gdzieś czegoś zabrakło i to tym, czego zabrakło i to, co moim zdaniem jest najbardziej niewykorzystaną szansą tej gry, to jest story. Cyberpunk jest fajnym tematem na rozkminki dotyczące transhumanizmu, ludzi, duszy, czegokolwiek. Historia w Ghost Runnerze jest najbardziej banalną, oczywistą historią cyberpunkową, jaką sobie można wyobrazić. Nawet nie było tego twistu, co myślałem, że będzie. Bo go nie ma. Wszystko się okazuje od początku do końca takie, jakie zostało pokazane. Ja muszę dla odmiany powiedzieć, że w ogóle się w tej grze story nie spodziewałem. Ja też nie, ale to nie o to chodzi. Nie czekałem na to. Nie czekałem na story w Ghost Runnerze. Przeszedłem całą grę, co ostatnio mi się wcale nie zdarza tak często, Kiwik. Jeden z widzów mnie ciśnie o to, że nie kończę gier. Skończyłem ją z przyjemnością. Z przyjemnością zagram w nią jeszcze raz. Brakowało mi tego story. Znaczy... Przede wszystkim brakowało mi przez to, że ono jest podawane w taki sposób, który mnie trochę raził, bo tam jest bardzo słaby voice acting i to momentami naprawdę taki, że po prostu ciary żenady na plecach. A z drugiej strony są też momenty, kiedy ci aktorzy fajnie grają, więc jakby coś, nie wiem, zabrakło może jakieś wiesz, tam... Wiesz, może kasy zabrakło. Znaczy, zabrakło inaczej. Radek powiedział wprost, że przy czymś musieli ciąć. To jest gra robiona przez zespół 20-30 osób w rok, poskładana w półtora roku, co jest... Ileś tam portów. Jakie to jest osiągnięcie, żeby poskładać tak dobrze grę i platformy, roku, prawda, które... na różnych platformach, chociaż teraz to wiesz, wypluwanie na różne platformy nie jest tak skomplikowane jak kiedyś, umówmy się. I oni, Radek powiedział wprost, że po prostu zabrakło im już pieniędzy, nie mogli robić wszystkiego. Tak? Takie mieli story, takie poszło, mam nadzieję, że będzie ono lepsze w kolejnej grze One More Level. Aczkolwiek, i tu się zgodzę, już nie pamiętam, czy to powiedział Kwiściu, czy to powiedział Cruiser w trakcie tego podcastu, że oni by nie chcieli drugiej części tej gry. To jest trochę jak Titanic. Fajnie było wziąć to, co tutaj zostało stworzone, te podwaliny, i zrobić z tego coś nowego, coś innego, pójść w jakąś inną stronę. Okej. Okay. Wiesz co, to fajna to jest historia właśnie samego studia One More Level, że to jest takie podniesienie się, wiesz, po God's Trigger, nie? Grze, który był dobrą grą. Była dobra, ale... Tylko nie zażarła zupełnie. No. Zniknęła gdzieś w otchłani. Ale też nie miała takiego apilu, jaki ma Ghost Runner, no bo to jest samograj. Duże oczekiwania i to przepadło. Radziu, jedziemy dalej, bo tak znowu jest. Nam, wiesz, rozgadaliśmy się o Ghost Runnerze, a chcieliśmy jeszcze poopowiadać i teraz się zastanawiam, czy
poopowiadać o Assassinie, Watch Dogs, Legion, czy może po prostu przejść do tych premier, które zostały faktycznie poprzesuwane i pogadać, bo wiem, że się na pewno rozgadamy. Czy porozmawiać właśnie o cyberpunku, czy porozmawiać o Medium? Ja bym dał cyberpunkowi szansę, kiedy już wyjdzie, kiedy będziemy wiedzieli, że ta gra rzeczywiście istnieje. 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 Wiem, grałem. Istnieje. Zdradzę wam tajemnicę, miałem okazję pograć, tak? Okej, okay, czyli istnieje. Istnieje i wygląda super, a grałem jeszcze tylko na słabym komputerze i tak wygląda super, więc także to kurbiła. Są czasami jakby zarzuca się nam złośliwości pewnego rodzaju, ale tutaj nie. Nam jak nam, może bardziej połowie nas? Jesteśmy całością w tym programie. To w takim razie... Jak ty coś zrobisz, to ja dostaję. To w takim razie tej dupie. Rykoszetem. Ale dostaję. Się zarzuca. Czyli jesteśmy całością. Fupa. W każdym razie tutaj zdecydowanie... Zwłaszcza, że akurat temat Watch Dogs Legion jest mi o tyle, może nie bliski, ale o tyle dla mnie ciekawy, że to jest, kurczę, to jest druga cyberpunkowa gra, która wyszła w tym miesiącu. I to druga super cyberpunkowa gra, która wyszła w tym miesiącu. I z miastem, które jest naprawdę jest znakomicie odwzorowane. I chciałem powiedzieć, że ona ma miasto, które jest świetne i znakomicie odwzorowane. Najfajniejsze miasto, jedno z najfajniejszych miast w grach ever. Najfajniejsze. Ale naprawdę. Nie, ja tutaj się bawię paluszkami, tak, on mi tutaj krzyczą, żebym nie bawił się. Jak ja sobie wychodzę na tę ulicę Londynu, to na ja tam się odnajduję, bo ja kilka razy byłem na wycieczce zagranicznej. Też byłem na wycieczce. I jak wychodziłem z tego metra, to ja widziałem te ulice, po których spacerowałem. Ja mam z tą grą jeden problem, który wynika z tego, że przez to, że nie ma głównego bohatera, całkowicie rozmywa się historia i ona jest taka... jest strasznie jakaś taka bardzo zła pani, która jest już tak kurde zła, słuchajcie, że już gorszego człowieka na świecie nie ma. Ona jak... hologramem takim jest jeszcze. Ona jak widzi pieska małego, to tego małego pieska nie tylko kopnie, ale jeszcze go później zje. I kopnie. Serio, i kopnie. Żebyś nie miał wątpliwości, że jest zła ta pani. I Polkę kopnie, bo jest scena, w której Polka przychodzi. A ja tam Polaków spotykam Polaków na ulicach. To można tam po prostu... Jest materiał, że można grę całą skończyć właściwie cały czas... Tak, z polskimi postaciami jakby. Tak jest, silna emigracja jest w Wielkiej Brytanii, emigracja. Także zostało to odwzorowane. Jak wiecie, gra dzieje się po Brexicie, choć właściwie to nie jest do końca powiedziane, że to jest po Brexicie. W Wielkiej Brytanii targanej niespokojem. I w Londynie jest firma Albion, która zostaje taką prywatną policją. Jak może policją. Się nazywać brytyjska firma? Albion. Albion, oczywiście, tak. Która zostaje prywatną policją. No i my jesteśmy tymi Watch Dogsami, które tam... Deksekami, które biją się ze złolami. I to, co jest przepięknego w tej grze, to jest to, że to jest jak dotąd, pomijając jeden mały fuck-upik, którego nikt nie przewidział. Otóż nikt nie przewidział, że w przyszłości będziemy jeździli na urządzeniach transportu osobistego. Wiecie... Monocykle, hulajnogi i wszystkie inne. Nie ma tego. Tego nie ma w żadnej grze, która traktuje o przyszłości. Są skutery. Są skutery. Są samochody elektryczne. Ale nie ma żadnych. Hybrydki. Ale nie ma żadnych urządzeń. Zwłaszcza tutaj, bo tu jest są pokazany. Drony. O Jezus, jak ja sobie latam na tym dronie. To jest tak totalnie cudowna wizja przyszłości. Przerażająca, ale naprawdę to jest jedna z najfajniejszych, najbardziej takich realistycznych wizji przyszłości, jakie widziałem w grach, a na pewno najbardziej realistyczna wizja cyberpunka, jaką dotąd widziałem, bo to jest rzeczywiście taki cyberpunk, jaki będzie. Czyli kolorowy, neonowy rzeczywiście, oczywiście, ale nie do końca oparty o to, że sobie odcinamy ręce i wszczepiamy sobie tam ostrza. Nie do końca oparty o nie wiem, o wymienione oczy. Bardziej o AR, o drony, o elektryczne... social mediów. Elektryczne pojazdy, social media. Społecznymi nastrojami. Hologramy i ekrany wszędzie dookoła. Inteligentne reklamy, tak, na tej zasadzie. I pod tym względem to jest super fajna gra. Tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak ten Londyn wygląda, jak on został tam przedstawiony, to warto moim zdaniem wydać na nią te pieniądze, które ona jest, za które się zajmowała. To jest w ogóle dobra gra też. No. Wiesz, też przy okazji ja miałem tylko jeden taki mały zgrzyt przy okazji rekrutowania ludzi na ulicach, że właściwie podchodzisz do wybranej postaci i ona tak od razu ci wali prosto w oczy, bo ty wychodzisz z pytaniem, reprezentuję taką organizację, która chciałaby wyzwolić Londyn. O, to spoko, to jesteś Deksek. Nie wiedziałam. A ja jestem handlarzem narkotyków i właśnie mam przesyłkę do dostarczenia. To się nazywa, że to jest takie gamey, tak? Że to jest takie growe. Ale to mi psuje, tak wiesz, tak troszeczkę rozumiem. Mi to wszystko psuje. Nie? Rozumiem, słuchaj, mi się generalnie ta mechanika nie do końca podoba. Legionu, tak? Ten koncept Legionu. Dlatego, że on rozmywa odpowiedzialność, dlatego, że przełączanie pomiędzy tymi postaciami jest upierdliwe i trwa długo. Przynajmniej za długo, żeby
nie było upierdliwe. Dlatego, że te postacie są same z siebie bez wyrazu. Dlatego, że mają mało umiejętności. Rozumiem, taka koncepcja to gdzieś jest fajne, ale jakoś, nie wiem, że mógł ich szybko sobie nimi szaflować, szybko ich zmieniać, tak że wiesz, że jakby w trakcie jednej misji wykorzystuje ich kilku, może by mi to lepiej zagrzało. Natomiast fajne jest też to, że możesz sobie dobrać jakby archetyp postaci do wykonywanego zadania. A o Valhalla powiemy następnym tak razem. Tak jest, bo Ubisoft w ogóle nas przeatakował praktycznie w jednym miesiącu, wydał dwie gry, to znaczy w koniec października Legion, a w listopadzie się pojawiła Valhalla. Na zdrowie, Tadziu. Dziękuję, Radziu. No nie chciałem się wybić. Zobaczcie teraz recenzję, którą przygotował Czarek, a my wracamy do was za moment z grą, która jest bliska Tadeuszowi. Jak to w Watch Dogsach już było, tutaj również będziemy posiadali różne gadżety pomagające nam w infiltracji bez wroga i swobodniejszym przemieszczaniu się po mieście. Do naszej dyspozycji został dodany dron pająk, który zmieści się w każdą szczelinę. Jest w stanie tak samo hakować jak agent i obalać przeciwników. Można go również ulepszyć, dzięki czemu będzie bardziej mobilny. Ogólnie jedna z moich ulubionych zabawek, gdy staram się grać po cichu. Poza tym jest również płaszcz maskujący, energetyczny kastet, dron z rakietami czy mina. W sumie z tego wszystkiego pająk robi najlepszą robotę i jest najbardziej przydatny, ale to kwestia, jaką taktykę obierzemy, bo każdą misję można przechodzić na kilka różnych sposobów. I tutaj dochodzimy do postaci grywalnych. W przeciwieństwie do poprzednich części nie wcielimy się w jedną postać, a w całą organizację. Każda postać różni się zestawem umiejętności i wyposażeniem. Z jednej strony to ciekawe urozmaicenie ze względu na różnorodność, jaką cechują się poszczególni agenci. Z drugiej jednak strony ma się poczucie, że żadna z postaci nie jest tak naprawdę istotna i jest napisana tak, aby była, bez żadnej większej głębi. Wracając jednak do skilli, jest ich stosunkowo dużo i cechują się sporą różnorodnością. Dla przykładu jedna postać może się turlać, co jednocześnie przeładowuje broń. Do tego posiada kałacha i ręczny granatnik. Inna postać z kolei może hakować z dowolnej odległości albo ma dostęp do niektórych stref zamkniętych. Prawdopodobnie mógłbym kilka godzin wymieniać opcje i kombinacje. W największym skrócie można to porównać do Cienia Mordoru, z tą różnicą, że tutaj mamy pełną kontrolę nad zwerbowanymi postaciami. Zanim jednak użyjemy jakiegoś agenta, w pierwszej kolejności trzeba go zrekrutować, co przeważnie wiąże się z dodatkowym zadaniem. Uwolnienie kogoś bliskiego, usunięcie danych systemu Orbionu i tym podobne. Nie zapomniano oczywiście o kustomizacji naszych agentów. Możemy nim zmienić stroje, gadżety oraz maski, które zakładają w czasie akcji. Zmiana strojów moim zdaniem jest zbędna, bo stroje, które postacie zwykle mają na sobie kustomowo, oddają w jakiś sposób ich charakter. A na upartego prawdopodobnie każdego można by ubrać tak samo. I po co? Za to w przypadku masek twórcy zaszaleli. Od czaszek, przez maski przeciwgazowe, a na łbie świni z monoklem kończąc. Jest tego całkiem sporo. Jest jeszcze jedna ciekawa opcja, a mianowicie permadeath. Jeśli nasz agent zostanie zabity w czasie akcji, tracimy go bezpowrotnie i na jego miejsce musimy znaleźć nowego. Sprawia to, że przed wyruszeniem na misję wypada się dwa razy zastanowić, z kogo skorzystamy. Czy weźmiemy lepszego agenta z większą ilością umiejętności, ale ryzykujemy jego śmiercią, czy wybierzemy kogoś słabszego, przy czym nieco zmniejszamy nasze szanse na powodzenie. Permadeath nie jest obowiązkowy, jednak można go wybrać tylko rozpoczynając nową grę, dlatego warto się wcześniej zastanowić. Zadania, jak ma to miejsce w większości gier z otwartym światem, pozwalają na sporą dowolność w realizacji. Misje nie są przesadnie skomplikowane i rozbudowane. Zwykle trzeba po cichu lub nie zakraść się do ośrodka wroga i pozyskać potrzebne dane, czy tam inne rzeczy. W sumie większość questów czy zadań pobocznych tak się właśnie prezentuje i nie ma co tu się dalej nad tym rozwodzić. Jednak nie samymi zleceniami człowiek żyje, bo poza tym mamy również różne czynności dodatkowe, jak rzutki, żonglerka piłką, dostawę paczek czy w końcu podziemny krąg walk. I w sumie są wykonane całkiem przyjemnie. Na pewno można pobawić się w przerwie między misjami. Londyn Watch Dogs Legion, jak to bywa w grach Ubisoftu, jest wykonany schludnie i całkiem nieźle oddaje wygląd prawdziwego miasta. Szczególnie dobrze prezentują się zabytki i nowoczesna architektura tworzące charakterystyczną panoramę metropolii. Niestety tego samego powiedzieć nie mogę o optymalizacji tytułu. Na moim sprzęcie chodzi w mniej więcej 45 fpsach na średnich ustawieniach graficznych, ale może zmieni się to po kilku patchach i aktualizacjach karty graficznej. Na sam koniec najlepsze, czyli bugi. Jak na grę AAA, która w produkcji była przez kilka lat, jest tego sporo. Od psujących się ragdoli postaci i pojazdów, po dziwaczne kolizje, a na sporadycznych crashach kończąc. Niestety pod tym względem jestem zawiedziony, bo spodziewałem się rzetelnej roboty. Pozostaje tylko liczyć na to, że z czasem wszystko zostanie załatane. Podsumowując, Watch Dogs Legion to absolutny średniak zasługujący na maksymalnie 6. Poza samym miałkim gameplayem i kiepsko napisanymi postaciami, tytuł posiada sporo pomniejszych błędów, które może nie są specjalnie szkodliwe, ale całkowicie wybijają z imersji. Gra, od której człowiek oczekiwał przynajmniej przyzwoitego modelu jazdy, zaoferował, no cóż, przyzwoitym nazwać go nie można.
A jest to dosyć spora wada, bo jakby nie było, no dużo będziemy się przemieszczać samochodami. Osobom, którym podobały się poprzednie części, ta również powinna przypaść do gustu. Jednak jeśli ktoś nie był fanem serii, to nie wydaje mi się, żeby Legion był w stanie zmienić ich zdanie. Tymczasem dzięki za uwagę i cześć! Teraz to Tadeusz na pewno nie będzie narzekał, nie, tylko no, mówił językiem korzyści będzie. To jest jedna z najlepszych gier w historii Polski w ogóle ever. Polskiego game devu. I w ogóle w historii gier w ogóle ever też. No, to jest dosyć jasna sprawa. To jest oczywiste. To jest oczywista oczywistość, czyli kolejna recenzja, kolejna gra, którą przetestujemy dzięki technologii 5G, korzystając z Game Passa. Radzi, to może ty zrecenzuj, a ja będę tylko kiwał głową, potakując, że tak, masz rację, to jest najlepsza gra. Shadow jest... Warrior 2. To jest cała moja recenzja. Wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie. Bo jest troszkę niezręczne, że miałbym recenzować grę, przy której pracowałem. Ale ty jej wtedy byłeś na innym etapie swojego życia. Byłem na etapie bycia marketingowca, więc tym prawda? Bardziej wiem, jak kłamać o tej grze. Czyli znowu niezręcznie. Znowu niezręcznie. Natomiast tak już zupełnie poważnie, słuchajcie, działa i można pograć w Shadow Warrior 2. Działa jak cholera. To jest gra, która cały czas jest warta tego, żeby poświęcić jej czas, bo dobrze wygląda, fajnie się w nią gra i jest angażująca i ma słynne wangi. Konkretnie jednego Lo Wanga, czyli takiego samuraja, to jest dobre określenie? Jest ninją. Do takiego ninja, który jest samurajem. W takim trochę wymyślonym. Nie widać po nim, że jest ninją ewidentnym? Biega. Czekamy oczywiście wszyscy na Shadow Warriora 3, natomiast skracając sobie ten czas, Tadeusz może tu powiedzieć więcej, kiedy Shadow Warrior 3 pojawi się. Możemy sobie odpalić. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. I didn't do it, somebody else did it, you can't prove anything. Jak to ale przysłowie. Tak jest, mam nadzieję, że dodążyliście. Natomiast słuchaj, to tak już zupełnie poważnie. Ty z tą grą spędziłeś mnóstwo czasu. Oj. Mimo wszystko uważam, że to ty będziesz bardziej odpowiednią osobą, która jest w stanie opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Będę, słuchajcie, uczciwy jak cholera. Kiedy grasz przez internet. Będę uczciwy jak cholera w tym, co mam do powiedzenia na temat tej gry. To jest dobra gra, która ma bardzo wiele błędów, jakby problemów ze sobą, ale w kategorii cena-jakość to jest mało rzeczy, które możecie znaleźć, które są równie fajne. Ma słabą historię, ma nie do końca przemyślany system awansowania postaci, ale ma taki gameplay i jest ładna i ma fajne mieczyki i dobrze się w niej strzela i ma fajne dźwięki i nawet parę fajnych żartów. I mamy strasznie dużo żartów związanych z różnymi częściami ciała, nie będziemy mówić. Ale to jest gra dla dorosłych, to trzeba też wziąć. To jest gra od 18 lat. Jest to gra, która ma bardzo taki dosłowny dowcip i też dosyć sztubacki, dużo walki. Można powiedzieć, tak. Natomiast no, jest to remake. Jest to, nie, no to już nie jest remake. To jest kontynuacja remake'u, może w ten sposób, no więc właśnie, pewnego popularnego to już, FPS-a. To już nie jest remake, to jest nasze własne podejście autorskie do Shadow Warriora. Powiem ci, że trójka będzie bardziej remake'iem niż dwójka. Bo trójka będzie szła tymi tropami, która szła część pierwsza, czyli będzie oparta o historię przede wszystkim i będzie tak, jak się mówi, gameplay. Znaczy, story, może nie story driven, ale na pewno będzie miało tam znacznie większe znaczenie to, co się będzie działo pomiędzy misjami. Tutaj jest oczywiście troszeczkę tam, są jakieś rzeczy, można się tam pośmiać z tych historii, ale jakby głównym pomysłem na grę to jest to, że to jest takie Diablo, FPS Diablo. Zbiera się tutaj bronie, ulepsza się w taki sam sposób, jaki się ulepsza. Czekaj, kurde. W taki sam sposób, jaki się. Widzisz, bo zacząłem grać, jak człowiek zaczyna grać, to od razu usłabi idzie recenzowanie. Tak samo jak się ulepszało brońki w Diablo na przykład. Czy ja się tutaj miałem leczyć? Leczonko. Wszystko pamiętam jeszcze. Gameplayowo jest bardzo podobna do Duma 2016. Nawet bym powiedział w tym momencie to bardziej do Duma, do Eternala, bo są dasze, są moce różne, których można używać. Jest 80 różnych broniek. Samych mieczy mamy tam, nie wiem, kapierdyliard po prostu. Dużo mam. Dużo? Ile można powiedzieć kapierdyliard? Czy to jest słowo, które będzie trzeba wypikać? Wiesz co, myślę, że to jest słowo, które pasuje akurat do Lo Wanga i do tej historii. Dokładnie. Do tej postaci. To się dobrze zgrywa bardzo z tematem. Dobra giereczka, jest na Game Passie, da się grać. Ile godzin? Mówiąc językiem do skończenia, 20-25 jakieś. 25 godzin. To jest naprawdę dobry wynik. Jest za friko.
Więc tego jest warto. A ty kurde, zaraz mnie zabije. I dodatkowo jeszcze działa przez internet, to znaczy można większych tak. opóźnień pograć sobie i co na załączonym obrazku. Ale Czuwieniu, jeszcze w koopa można nawet zagrać. No to same plusy. Same plusy. Najlepsza polska gra, słuchajcie, 2016 roku. 10 na 10. 8 na 10. Ale po tylu latach możemy powiedzieć 10 na 10. Tyle nam dało radości. To 8. To jest w ogóle gra, dzięki której my się znamy. Także to jest w ogóle taki kamień. To prawda. Kamień węgielny naszej znajomości. To jest, powiedziałbym nawet, głaz narzutowy naszej znajomości. Głaz narzutowy mazur. Niczym nasz gość z zeszłego programu jest głazem narzutowym polskiej branży. Tak jest. Pięknie to powiedziałeś. I tymi słowy zakończymy na dzień dzisiejszy, tak? A nie, chociaż czekaj. Ty miałeś jedną taką informację, wiadomość, którą chciałeś powiedzieć na antenie i podzielić się tą wiadomością. Informacja muzyczna, absolutnie, słuchajcie. Otóż mój ulubiony... Się to może zrobię tak. Jeżeli chodzi o takie, sztywne rozpoczęcia. Rzadko się zdarza, że w tym programie rozmawiamy o muzyce. Jeszcze rzadziej zdarza się, że Tadeusz słucha muzyki. Bo to ja razem pracuję w radiu. Bo to ty pracujesz w radiu. Tak jest. Otóż, moi drodzy, mój ulubiony nieistniejący zespół, czyli KDA, to jest ten zespół tych lasek... Wirtualnych lasek z League of Legends. Wzięli postacie z League of Legends, zrobili do nich nowe skiny, sprzedali nowe te skiny userom za moje pieniądze. Znaczy dosłownie, bliska mi osoba kupiła sobie te skiny za mój hajs. Pozdrawiam, kochanie. Ale za swój też kupiła, więc żeby nie było. I otóż KDA nagrało epkę, czyli Extended Play, czyli płytę regularną, na której jest 5 kawałków. I na 5 kawałków 4 moim zdaniem są przesztosem. Naprawdę są po prostu super, super dobre. Z czego 2 możecie już kojarzyć, bo były one już promowane, czyli More i Baddest. Mhm. Do tego jeszcze doszły, mówię, 3 kolejne, z czego jeden jest drum and bassowy, super fajny. Jeden jest taki troszeczkę w klimacie Baddest, a jeden mi się zupełnie nie podoba, bo jest smętny. Ale dobra, nie można wszystkiego. Też ci muszę powiedzieć, że ja mam do czynienia z KDA, bo grałem w Beat Saber i grałem w Popstars i po prostu robiłem tak, ciach. I sprawia mi to wielką przyjemność. Jeżeli mam w perspektywie jeszcze więcej kawałków, równie dobrych, to jestem ukontentowany, jak to się mówi. Tak jest, będzie ciachane na oczu ludzie. Tak jest. Dobrze, to słuchaj. No dobrze, polecanka muzyczna była. Była. To takie Gorillaz, jeżeli ktoś nie gra w LoLa, to takie Gorillaz, taki wirtualny zespół. Gorillaz zrobiło klip ostatnio z Grand Theft Auto 5. Jeżdżą po mieście po San Andreas. Ukochany zespół. Aha. Dziękujemy pięknie. Kończymy. Ten odcinek już za nami, następny za tydzień. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Dobranoc.